Witajcie w kolejnym odcinku Anime Express News. Dzisiaj nieco zakatarzony, przechodzący obecnie przeziębienie, zapraszam do zapoznania się z newsami tygodnia. Mam nadzieję, że moje sapanie nie będzie zauważalne. Zaczynajmy. Wydawnictwo SB Creation otworzyło w piątek oficjalną stronę internetową dla telewizyjnego anime Slime Taoshite bla bla bla, a po polsku zabijałam slimy przez 300 lat, przez co wymaksowałam swój level, ujawniając personel produkcji, dwa kluczowe elementy wizualne i pierwszy film promocyjny. Nagle umierająca z przepracowania Azusa Aizawa staje przed aniołem, który pozwala jej reinkarnować się w nowym świecie jako nieśmiertelna wiedźma, gdzie spędza dni zabijając slimy za pieniądze podczas wiecznych wakacji. Ale nawet minimalne punkty doświadczenia ze śluzów sumują się po setkach lat, a Azusa odkrywa, że przypadkowo osiągnęła maksymalny poziom. Obawiając się, że jej maksymalny poziom przyciągnie pracę i zmusi ją do powrotu do życia w nadmiernym wysiłku, postanawia ukryć swoją moc, aby zachować spokojny styl życia. Anime będzie miało premierę wiosną 2021 roku. Aniplex otworzył oficjalną stronę internetową oryginalnego anime telewizyjnego zatytułowanego Wonder Egg Priority, ujawniając główny personel, plakat i zwiastun promocyjny wideo. Seria anime zostanie wyemitowana w styczniu 2021 roku. Nieznana jest póki co fabuła produkcji, a za jej reżyserią stanie pan odpowiedzialny za wiele popularnych dram japońskich. Anime wykona studio Cloverworks, które ostatnimi czasy serwuje doskonałe produkcje. Jak tylko będę miał nowe informacje o projekcie, podzielę się z wami natychmiast. Bez odbioru. Jesteście już po seansie drugiego odcinka nowej wersji Higurashi? Jeżeli tak, to zapewne jesteście zdezorientowani i zadajecie sobie pytanie, czy to aby na pewno remake? Z wybiciem północy w Japonii trzy noce temu, tak jak zakończyła się transmisja odcinka drugiego, Funimation dokonała premiery ekskluzywnej wizualnej i oszałamiającej zmiany tytułu dla nowej serii Higurashi. Zamiast 2020 mamy podtytuł Go, a no i pokazali nowy plakat. Nasze zaskoczenie jest po prostu uzasadnione, ponieważ celowo reklamowali oni go jako remake, dopóki piłka nie spadła w odcinku drugim wraz z pojawieniem się Hanyu i starszej wersji Riki, którzy pojawiają się dopiero w drugim sezonie oryginalnej adaptacji anime. W jakim momencie franczyzy dzieje się więc Go? Ciężko póki co powiedzieć, ale wychodzi na to, że akcja dziać się będzie po Higurashi Rei i podważy tamto zakończenie. Przyznam, ruch niesamowicie kreatywny i odważny. Ja tam chwalę za takie małe oszustwo, bo nie powiem, zaimponowali mi. Na koniec jeszcze kilka słów od reżysera. Nawet jeśli grałeś w tę grę lub widziałeś oryginalne anime, wierzę, że nowa seria nadal będzie przyjemna. A jeżeli ktoś dowie się o Higurashi po raz pierwszy, myślę, że mu się spodoba. Jest kilka sztuczek i jest to tworzone z myślą o szerokim gronie odbiorców, więc myślę, że możesz tego doświadczyć w dowolnym momencie. Jakoś tak brzmi tłumaczenie. Wychodzi na to, że nawet nowy widz prędzej czy później połapie się o co chodzi, ale ja tam w to nie wierzę. Jeżeli więc przygodę z cykadami zacząłeś teraz od tego rzekomego remake'a, polecam mimo to pierw obejrzeć poprzednie sezony i odcinki specjalne Rei. Godzilla dla młodszych. Czy może Shonen z Godzillą? Cholera wie co knuje Netflix wraz ze studiem Bones i Orange. W każdym razie gigant potwierdził pracę nad nowym projektem z atomową gadziną w roli głównej. W tle widzicie pierwszy obrazek, który jasno sugeruje, że będzie to mniej poważne niż ostatnie trzy kinówki poligonu seria. Anime zadebiutuje w kwietniu 2021 roku na stacji Tokyo MX oraz na japońskim Netflixie. Postaram się śledzić ten temat na bieżąco i mam nadzieję, że tym razem Godzilla będzie przyjazna dla ludzi, bo zdecydowanie taki scenariusz lubię bardziej. A skoro przy Netflixie jesteśmy, w 2021 roku zaserwują oni kolejną oryginalną produkcję zwaną Spriggan. Póki co zobaczyć możemy tylko plakat promujący serial. Anime wyreżyseruje pan od anime Shingeki no Bahamut Genesis. Historia mangi koncentruje się na Yu Ominae, licealiście, który jest również Spriganem, agentem, którego Arkham Corporation powierzyła ochronie starożytnych reliktów zaawansowanej, starszej cywilizacji przed wpadnięciem w ręce państw i bytów, które chcą je wykorzystać. Anime wykona studio David Production. Halo, a może by tak zacząć promocję szóstego partu JoJo, który wierzę, że już zaczęliście tworzyć. A teraz info dla osób wielce wyczekujących nowych odcinków trzeciego sezonu Kingdom. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią serial powróci dopiero w kwietniu 2021 roku, czyli aż rok obsuwy. To chyba rekord przesunięć. No nic, fani, musicie uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Trigger kontynuuje inwestowanie w franczyzę SSSS. Po średnim i chłodno przyjętym przez Europę SSSS Gridman
przyszła pora na SSSS.DynaZenon. Anime dziać się ma w tym samym uniwersum, jednak wyposażone zostanie w nową historię i bohaterów. Nie podana została jeszcze data emisji. Seria anime Musoku Tensei Jobless Reincarnation wystartuje w styczniu 2021 roku. Tytuł ten jest uznawany za pierwszego isekaja, który spopularyzował gatunek. Otóż na platformie Seosetsu, na której każdy może napisać sobie opowieść, bardzo długo zajmował pierwsze miejsce. Jednocześnie zapoczątkował gatunek isekai, gdzie dla większości fanów termin jest bardzo dobrze znany. Dzięki za info, Wojtek Polański. Dodatkowo zapowiedziano grę mobilną, której gameplay widzicie właśnie w tle. Premiera w Japonii w przyszłym roku. Czy gra trafi poza Azję? Póki co nie wiadomo. Miłośnicy isekai, zdecydowanie warto czekać na te anime. Film anime Gintama The Final otrzymała krótką zapowiedź, którą obecnie widzicie w tle. Data premiery w japońskich kinach to 8 stycznia 2021 roku. Warto wejść w linka w opisie filmu i posłuchać utworu przewodniego w wykonaniu zespołu Spy Air. Tytuł piosenki to Wadachi. A skoro przy muzyce jesteśmy, mam coś dla użytkowników serwisu Spotify. Playlistę najlepszych według mnie openingów i endingów z anime, którą systematycznie aktualizuję. Jeżeli więc posiadasz konto premium, a japońskie pioseneczki chcesz mieć w jednym miejscu, polecam polubić. Link w opisie tego materiału. A na koniec pierwszy zwiastun drugiego sezonu Dr. Stone'a ukazujący sceny z serialu. Przypominam, że premiera Dr. Stone Stone Wars planowana jest na styczeń 2021 roku. Koniec. Dobry tydzień, dużo ciekawych informacji. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszych newsach. Szczególnie o Musoku Tensei i Higurashi. Jeżeli materiał był pomocny, będę wdzięczny za łapkę w górę dla zasięgów. A my słyszymy się w tygodniu. Tym razem już na pewno nakręcę topkę sezonu Lato 2020. Cześć.